Dzień dobry kochani, to ja Londyneczka, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie w anturażu wielkanocnym, no bo przecież to wielkanocny czas. A dzisiaj chcę wam pokazać książki, które do mnie przybyły w marcu, czyli Book Haul marca. Zostańcie ze mną. Haul, muszę wam powiedzieć, będzie wyjątkowo mały jak na mnie, bo w marcu jakoś potrafiłam zapanować nad swoimi chcicami książkowymi. Wprawdzie, wiecie, w moim koszyku zawitało całkiem sporo książek, ale koniec końców ich jeszcze nie zamówiłam. Mówię jeszcze, bo pewnie wiecie, z biegiem czasu one i tak na mojej półce wylądują. Dzisiaj chcę wam pokazać nawet nie 10 książek, ale mam nadzieję, że spodobają wam się moje wybory i czymś was zainspiruje. Przede wszystkim z tej racji, że w marcu obchodzony był Dzień Mózgu, to przybyły do mnie dwie książki o mózgu właśnie. Pierwszą z nich nie pokazywałam wam w zeszłomiesięcznym book haulu, ale pokazywałam wam ją na pewno w vlogu, w ostatnim vlogu. I jest to Życie towarzyskie mózgu od wydawnictwa Burda Książki. Tak, jeszcze pod flagą Burda Książki, bo za chwilę to wydawnictwo zmienia nazwę na Słowne. Mam nadzieję, że nie przekręcam. To na pewno jest Słowne. I to jest książka o tym, dlaczego warto być z ludźmi. I pierwszą tezą postawioną w książce jest to, że to, co przyczynia się do długowieczności, to przebywanie z innymi ludźmi, że właśnie, żeby być szczęśliwym, potrzebujemy drugiego człowieka obok. Że ja się z tą tezą zgadzam, to chętnie będę kontynuowała lekturę. No, chwilowo nie miałam czasu się zagłębić w niej bardziej, ale chcę do niej wrócić jak najszybciej. Także Życie towarzyskie mózgu, a druga książka, która też bardzo czeka na to, żebym zaczęła ją czytać, też wam już ją pokazywałam, to książka z wydawnictwa Rebis, Twój mózg bez tajemnic. I tutaj w tej książce autor przedstawia nam różne zjawiska, które, wiecie, w mózgu powstają, czyli jak kształtowana jest pamięć, jak kształtowane są wspomnienia i tak dalej, i tak dalej. Co tu jeszcze jest? Jak powstaje język i mowa, sen, widzenie, przyjemność, ból. To na pewno będą bardzo ciekawie opisane zjawiska. I z radością będę czytała. Odchodząc już od tego popularno-naukowego wątku, pokażę wam książkę biograficzną, która do mnie przyszła. I była to nie lada niespodzianka, bo się zupełnie nie spodziewałam tej książki od wydawnictwa poznańskiego. To jest Niezłomny, legendarna wyprawa Shackletona i statku Endurance na Antarktydę. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałam, że ta książka w poznańskim w tym momencie wychodzi. Jakby, wiecie, to nie jest do końca moja tematyka, znowu przepięknie wydana, ale wydaje mi się, że chętnie się tą książką zainteresuję, bo warto poszerzać horyzonty. Dziękuję bardzo. I od Winidia mam też książkę, którą też wam już pokazywałam, że zaczynam ją czytać we vlogu, i jest to Tkając świt, czyli taka fantastyka młodzieżowa. Dla mnie to jest taka baśń, o której aktualnie kręcę wam vlog, także będzie można więcej posłuchać o tej książce. Mi ta baśniowość póki co bardzo odpowiada i ja tę książkę już teraz wam polecam. Z kolejnych polskich książek są jeszcze dwie, które do mnie przyszły w tym miesiącu, ale czekają na mnie w Polsce. I są to dwa wydawnictwa od WAB. Po pierwsze jest to Jesień Ali Smith i Rozmowy z przyjaciółmi. Tak, Rozmowy z przyjaciółmi, dobrze, bo wiecie, czeka na mnie po polsku w Polsce, a ja ją przeczytałam po angielsku i więcej będę o niej mówiła w podsumowaniu miesiąca. Od Sally Rooney, czyli autorki Normalnych ludzi. I pozostając w temacie Sally Rooney, zamówiłam sobie jeszcze jej opowiadanie wydane w takiej krótkiej serii Faber Stories,
bo ona Faber Faber wydaje swoje książki na rynku brytyjskim i to jest Mr. Salary. Wiecie, ja wiedziałam, że to ma tylko 40 stron, bo sprawdziłam, ale jak zobaczyłam, że to jest, wiecie, jeszcze taka miniaturka przy normalnej wielkości książki, to byłam zaskoczona. Ojej, to jest naprawdę króciutkie opowiadanko. Jeszcze nie czytałam, ale z racji, że ja Sally Rooney bardzo lubię, chętnie też się przyjrzę, jak wychodzi jej krótka forma. No i jeszcze dwie książki po angielsku. Pierwsza to najnowsza Colleen Hoover, ta, która już też jest na rynku polskim, czyli Laila. Nazywana romansem paranormalnym. No, troszeczkę można się z tym zgodzić. Tam jest trochę takich zjawisk paranormalnych i owszem, jest też romans. Ja książkę już przeczytałam. Podobała mi się niesamowicie. Pewnie, że to jest, wiecie, tylko taka czysta rozrywka, tak? To nie jest żadna literatura piękna, która ma nas ubogacić i nie wiadomo co jeszcze. Ale czasami zwyczajnie potrzeba nam takiego relaksu z książką. I ja właśnie to w tej książce znalazłam. Powiem wam szczerze, że jak zaczęłam ją czytać, to nie mogłam się od niej oderwać. Więc coś w tym jest. Także Laila gorąco polecam. I ostatnia książka to The Glass House. Przepiękna okładka, zgodzicie się, od Eve Chase, wydana przez Penguin. I to będzie coś na kanwie thrillera, wydaje mi się, ale bardziej będzie to opowieść taka rodzinna, o tajemnicach rodzinnych. Także z ochotą tej książce również się przyjrzę i ją sobie poczytam. I tak naprawdę to już wszystko z mojego book haulu na marzec, także musicie się ze mną zgodzić, że wyjątkowo się ograniczyłam w tym ostatnim czasie. Ale wiecie, to co do mnie trafiło, to wciąż są świetne książki i z radością je polecam i czytam. A całkiem sporo z tych tytułów już rzeczywiście mam przeczytanych. Dajcie znać, co tam u Was zawitało na półkach, co czytaliście z ochotą, co chcecie czytać, co planujecie zakupić. I to tyle ode mnie. Życzę Wam dobrego dnia, wieczoru, w zależności od tego, o jakiej porze mnie oglądacie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!